Siemano. Wreszcie się zebrałem i oto przed wami Mauser Target. Patrzcie, jaka maszyna. Co śmieszne, ten karabin z braćmi Mauserami ma tyle co Merkel ze zdrowym rozsądkiem. Mianowicie, prawidłowa nazwa tego karabinu to, tu wypowiem chyba to źle, bo spróbuję przemówić w języku diabła, czyli niemieckim, Wichtelbärchen 1857. Dokładnie po polsku powinniśmy mówić karabin winterberski, czyli karabin zaprojektowany dla Królestwa Winterbergi, która, jak słyszeliście, walczyła po stronie, no, opowiadała się po stronie Prus, czyli tak zwanego wrzodu na dupie Europy w XIX wieku. Taka ciekawostka. No i tak. Czy mam wam przedstawiać historię tego karabinu? Nie. Ja tu nie jestem od historii. Ja jestem tutaj, żeby wam pokazać, jaka ta broń jest zarąbista. Pokażę wam też jej, według mnie, jedną wadę. Jedną. To i tak nieźle. Zobaczcie sobie zbliżenia. Jakie to jest piękne. Długa, uczciwa lufa. W pięknym kalibrze. 13,9 mm, mimo że tutaj na lufie mamy napisany kaliber 54. Kiedyś ktoś poruszył właśnie bardzo ważną kwestię. W Europie nie używaliśmy cali, tak, w tamtych czasie, tylko mieliśmy nasze jednostki metryczne. Więc to jest troszeczkę błędne, bo jeśli weźmiemy amerykański karabin kalibru 54 typu Mississippi, jego pociski totalnie nie pasują, są za duże w stosunku do tego Mausera Targeta. Jak to jest potocznie nazwane nazwą handlową, tak? Nie mówimy. Mówimy teraz o replice. To jestem w stanie przeboleć tą nazwę. Gdybyśmy mówili o oryginale, brzydziłbym się go nazwać Mauserem. Nazwałbym go karabinem winterberskim. No bo jednak o niego chodziło. Pytanie częste, niezrozumiałe. Czemu ten karabin ma tak potworną cenę? Jest to chyba jeden z najdroższych karabinów, najdroższych replik czarnoprochowych dostępnych na rynku w ogóle. Jak to się dzieje, że repliki Parker Hale'a są dużo tańsze? Parker Hale'a są dużo tańsze? No nie tak dużo, ale są tańsze często niż taki nowy fabrycznie Mauser, gdzie fabryka Parker Hale'a już nie produkuje dla nas Enfieldów, które powoli stają się rodzynkami. Za jakiś czas może się tendencja odwrócić, że tamte będą dużo, dużo, dużo droższe od takiego Mausera. Jak to jest? Nie wiem. Skąd ta cena? Nie wiem. Ten karabin według mnie powinien kosztować dużo, ale nie aż tyle, ile teraz sobie za niego życzą, bo w granicach 6 tysięcy za nówkę sztukę. Troszkę to chore. Może nie, nie wiem. Nie jestem w stanie określić tego. Aczkolwiek czwóreczka, to za tą bajkę byłaby uczciwa cena. Dlaczego strzelcy go tak kochają? Po pierwsze, jest to bardzo celna lufa, co zawdzięcza takiemu, powiedzmy, zrównoważonemu gwintowi, który mamy 1 na 55 cala w tej lufie, czyli ani szybki, ani wolny. Ale kaliber jest troszeczkę mniejszy, więc akurat się tak sprawdziło w tym kalibrze, że ten gwint świetnie działa na pocisk wsadzony tutaj do lufy. Co jeszcze ciekawe, nie wiem czy to zobaczycie, ale gwint w tym karabinie, spróbuję to jakoś złapać, jest bardzo wyraźny, jest bardzo głęboki. Jak na karabin wojskowy, jest niesamowicie głęboki gwint. Jeśli jest to karabin zaprojektowany do pocisków typu miniball, to jest dość takie ciekawe. Jakbyście wzięli inne karabiny i wsadzili palca i próbowali wyczuć gwint, te gwinty nie są aż tak wyraźne. Na przykład w Springfieldzie ten gwint jest bardzo mało wyraźny, oczywiście wyczujemy go, ale tutaj jest pięciopolowy, mocne ma pola tego gwintu. Naprawdę widać to od razu gołym okiem, gdzie w niektórych replikach trzeba się dość mocno temu przyjrzeć. No mocniej na pewno się trzeba przyjrzeć w replikach karabinów Enfield, właśnie firmy Parker Hale, ale jest to spowodowane tym, że tam jest gwint progresywny. O tym, jeśli się uda i moje plany wypalą, opowiem wam za tydzień, tak? Będę omawiał od razu Enfieldy wszystkie trzy naraz.
Co jeszcze? Zobaczcie, jaki ten karabin ma chwyt. Ma tutaj już pierwowzór chwytu pistoletowego. Nie wiem, czy to można nazwać Niemcy, ale mieszkańcy Winterbergi i projektanci tej broni pomyśleli o tym właśnie, o tym, czego brakuje na przykład w Enfieldach czy Springfieldach, że łapiemy tutaj jak łopatę, gdzie i tak w amerykańskich karabinach jest to wygodniejsze niż w angielskich. Mamy tutaj wygodne oparcie ręki i naprawdę złożenie się do strzału nie wymaga od nas tutaj jakichś cudowań, tylko już łapiemy to przyzwoicie, jak karabin, tak? I jest to niesamowicie wygodne, bardzo wygodne. Przyrządy. Odległość od oka, właśnie to zależy od kogo, niektórzy lubią blisko, ale dla mnie jest bardzo dobra, perfekcyjna. Tutaj są przyrządy zmienione. Są one dopuszczalne do zawodów tylko dlatego, po prostu nie ma regulacji, były możliwe do wykonania w tamtych czasach, więc są poprawne w świetle przepisów. Z tego co wiem, kolega startuje z tym karabinem. Normalnie Mauser ma tutaj przyrządy nastawne, tak, ten nasz Mauser Target. O nich są tam różne opinie. Nastawy tych przyrządów w gruncie rzeczy strzelcom tarczowym nie są w ogóle potrzebne. Właśnie takie przyrządy na stałe, powiedzmy, całkowicie powinny wystarczyć do zabaw na strzelnicy i treningu strzelniczego. No ale ogólnie, nawet jeśli są te inne oryginalne, jest tu troszeczkę bliżej. Powiem wam, że są tak dwa karabiny na pewno, z których strzelają do tarczy, w których widzę cel. Wyraźnie widzę cel. W moich okularach z moją wadą wzroku. Jest to Enfield 58 P58. Nawal, który ma też przyrządy świetnie ułożone mniej więcej na tej wysokości, plus bliżej ma do muchy. Mauser ma muchę dużo dalej, ale jest ona wyraźniejsza, bo wchodzi w piękny trójkąt, co jest niesamowite. I mówię wam, jak oddawałem z tego właśnie egzemplarza strzał, w momencie kiedy nacisłem spust, zobaczyłem dziurę w miejscu, w którym zgrywały mi się przyrządy. Byłem zaskoczony, to było coś pięknego. Naprawdę na 50 metrów ten karabin umożliwia mi całkowite śledzenie celu. Jest ekstra. Co jeszcze ważne dla strzelców tarczowych, niektórym może się to nie spodobać. Jest to dość ciężka broń i ciąży bardzo mocno na lufę. No bo mamy tu jakby nie patrzeć dociążnik, czyli dość syty kawałek stali, który naprawdę stabilizuje nam ten karabin. Dość mocno stabilizuje. I przy takim strzelectwie tarczowym, bo no nie oszukujmy, bylibyśmy na wojnie, no to by nam troszeczkę przeszkadzało, ten karabin jest ciężki. Walka tym karabinem nie byłaby przyjemną rzeczą, tak? Już lepiej chyba tak, kolba chodzi dużo lepiej przez to, że lufa jest ciężka. Ale właśnie, przez to, że ma bardzo ciężką lufę, my tutaj możemy się ładnie zaprzeć. Tak już jest ciężej, jakbyśmy chcieli szybko próbować oddać szybki strzał, no to jest ciężej, ale z pozycji statecznej, gdzie możemy sobie podeprzeć rękę, jest to karabin niesamowity. Kładziemy go po prostu, kładziemy na ręce, a on siedzi. Siedzi nam w celu. Jest piękny, jestem zachwycony przyjemnością ze strzelania z tego karabinu. I celności tego karabinu, tak jak mówiłem, bardzo długa lufa ze specyficznym gwintem. Ma dość specyficzne pociski. Ale karabin jest niesamowity. Co ciekawe, ten karabin teraz zyskał sławę, którą nie obdarzono go w czasach, kiedy był produkowany. Niestety wyszedł w momencie, kiedy na rynek zaczęły wchodzić tak zwane iglicówki Dreizeiga, nie? Dreizeiga, nie chcę zrobić błędu. Te iglicówki zaczęły wypierać już broń odprzodową. Mimo tego, że jeśli taktyka została odpowiednio dobrana do walki, to wcale ta iglicówka nie miała tak potężnej przewagi na polu walki. Dlatego, że miała bardzo mały zasięg skuteczny w porównaniu choćby do takiego karabinu. Takiego karabinu winterbergskiego, który był w stanie celnie, skutecznie strzelać na kilometr. No tam prawie 1000 jardów, no to wiadomo, to tam 970 metrów, ale przyjmijmy 900 metrów, gdzie iglówka Dreizeiga miała taki skuteczny ostrzał na około 300 metrów. Przewagę miała dramatyczną, z tym, że żołnierz mógł się tam położyć.
klęknąć. Ale wiecie, o co chodzi. W wojsku jest zawsze coś takiego jak beton. Czyli starzy dowódcy, którzy kurczę nie potrafią dostosować się i nie chcą dostosować się do nowych warunków pola walki, do nowych metod pola walki. W momencie, kiedy te karabiny były w służbie i iglicówki Dreyse'ego były w służbie, beton i tak dalej kazał stawać w pięknym szyku szczelcom i oszczeliwać się z dość niewielkich odległości, gdzie celowanie z tego do człowieka gwarantowało zdjęcie tego człowieka. Tak samo z Dreyse'ego na 100 metrów, no to na pewno gwarantowało dość nieciekawą przygodę związaną z zapoznaniem się z pociskiem z bliska. Ale właśnie był przypadek podczas wojny, nie pamiętam czy prusko-austriackiej, czy... No nie chcę zrobić błędu, ale że jedna strona właśnie z karabinami odprzodowymi się ładnie okopała, Prusacy na nich nacierali ze swoimi iglicówkami. Kurczę, no nie pamiętam kto to był. Przed kamerą mi wyleciało z głowy. A oni pięknie obronili się karabinami odprzodowymi, ponieważ Prusacy, zanim w ogóle mogli dojść w zasięg skutecznego swojego ognia, oni ich z okopów pięknie rozwalali z broni odprzodowej, która już wtedy była naprawdę doskonała. Jeśli chodzi mi o doskonałość broni odprzodowej, Mauser Target jest przykładem takiej broni odprzodowej, doskonałej. Jeśli dobierzemy odpowiedni pocisk oraz odpowiednią naważkę dla naszej lufy, bo zawsze te różnice będą minimalne, zawsze każdy musi się pobawić ze swoim karabinem, to jest tak jak z wiatrówką. Postawimy dwie takie same wiatrówki, a okaże się, że lubią minimalnie różny śród. Może być to JSB z pewnym numerem prasy, który pięknie lata w jednej i JSB z innym numerem prasy, który lata w drugiej. I tutaj jest to samo. Może się okazać, że minimalna różnica w naważce tworzy z tego albo sitko, albo cudo. No i trzeba to znaleźć. Jest to karabin bardzo wymagający w tym zakresie, tak? Że musimy mieć powtarzalność naważki, powtarzalność pocisku, ale odwdzięcza się on niesamowitą wręcz celnością. Dlatego może zrobił taką karierę i dlatego może tyle kosztuje, bo jest to jeden z lepszych karabinów. Ciekawy jest tutaj pobojczyk. Zobaczcie na to. Tego nie widać od razu. Ale z dwóch stron nadaje on się do szybkiego załadowania pocisku. Czyli nie tak jak w większości karabinów, że wyciągamy pobojczyk. Musimy umieścić pocisk. Tu mam dość nisko dach. Sufit. Obracamy pobojczyk i dopiero dosyłamy pocisk na dno. Tylko w wypadku tego karabinu to jest kurczę myślenie właśnie tych germańskich ras, narodów. Że mogliśmy wrzucić pocisk, wyciągnąć podbojczyk, jak to tam woli. Dosyłamy pocisk do góry, bez żadnego zbędnego obkręcania, z powrotem. Fajne, nie? I nie wiem, czy to było w oryginale okute w osiądze, jeśli tak, to szacun. Naprawdę niesamowity, śliczny karabin. Ciężki karabin, ale do strzelectwa takiego tarczowego mistrzostwo świata. I ogólnie tak wam wolę przedstawiać broń. Nie robić jej historii. Są od tego historycy. Ja ocenię wam, jak się z niej strzela. Ja wam powiem, jaka jest frajda ze strzelania, jak się to trzyma. A trzyma się niesamowicie. Aha, ja obiecałem wam powiedzieć o jednej, jedynej wadzie tego karabinu. Jaką on ma wadę? Czy taki karabin może mieć wadę? Pokażę wam. Pokażę wam tą wadę. To jest wada. Dla mnie. Dla wielu osób. Nie wiem, czy złapaliście, o co chodzi. Ten karabin nie ma pozycji bezpiecznej. Chyba wszystkie praktycznie, poza paroma belgijskimi karabinami, które miałem w ręce, mają pozycję bezpieczną, tak? Pierwszy schodek, z którego nie jesteśmy w stanie zrzucić spustu. I potem dopiero druga pozycja, z której oddajemy strzał. Tu tego nie ma. To jest taka... No wada, no. Może na wojnie było to jakoś uzasadnione, jakiś tam ktoś miał głębszą myśl, że aha, będzie zakładał kapiszon z kapiszonownika, gdzie tam Niemcy go kurde mieli, założy i od razu się składa do strzału. Może ta rączka ma powodować, no nie znam uzasadnienia tego rozwiązania. Jest to niby zamek typu szwajcarskiego, tak? Ale jak to jest dokładnie, nie jestem w stanie wam powiedzieć.
szczerze, ja tą pozycję chyba bym sobie dorobił. Nie jesteśmy na wojnie. Jesteśmy raczej na szczelnicy. Mamy ręce tłuste, brudne od tych pocisków. Wiadomo, smart używamy raczej taki luźniejszy niż był na pociskach oryginalnych z tego okresu. Zresztą tam to było w patronach gotowych, tak, które mieliśmy przegryźć, sypać, wrzucić. W tych karabinach się wrzucało akurat, bo pocisk był cały zawinięty. Przegryzaliśmy ładunek prochowy, wsypywaliśmy proch i od razu wrzucaliśmy całość z papierem do lufy. Nie bawiliśmy się tak jak na przykład w amerykańskich, że wysypywaliśmy proch, obieraliśmy czy tam pocisk sobie buzią pomagaliśmy czy palcami, wsadzaliśmy goły pocisk minie i dosyłaliśmy nabój. Nie, tu właśnie było tak, no, fajne rozwiązanie jak na tamte czasy. Od razu ten papier był nasmarowany, tak, tym odpowiednim smarem i tak się z tego strzelało w oryginale. I tak te karabiny słynęły ze swojej wysokiej precyzji strzeleckiej. No ale właśnie ta pozycja bezpieczna. Jedyna chyba wada tego karabinu, patrząc z mojej strony. Bo do strzelectwa takiego statycznego, no mistrzunio. No, nie chcę nawet myśleć, jak się wszystko dobierze. Jakby na przykład użyć to jako broni myśliwskiej, jakby to było legalne, nie? No to kurczę. No 200 metrów, prawo chyba w Polsce przewiduje, czy 300, nie pamiętam jak to jest z tymi myśliwymi. Ale nie bałbym się z tego strzelać, bo to na pewno trafi, kurczę, nie? Fajny karabin. Naprawdę, jeśli się zastanawiasz, jesteś, stać cię na to, nie? Bo to no jednak jest kawałek pieniądza. Stać cię na to cudeńko, na tak zwanego Mausera Targeta w kalibrze 13,9. Mimo że na lufie ma napisane 54, no nie zastanawiałbym się, nie? Wiadomo, do tego dojdzie ci jakiś kalibrator, będziesz musiał sobie ogarniać fajne pociski dobrane do tego karabinu. Na ważkę sobie znajdziesz, ale cudo. No i tyle, co mogę wam więcej powiedzieć. No, nie zobaczycie go na żadnej rekonstrukcji, bo nikt nie będzie taszczył aż tak drogiej broni. No chociaż. Chociaż są wariaci, ale raczej rzadki widok. No, można Lorenza zobaczyć na rekonstrukcji, to tutaj pozdrawiam Pawła od razu. Ale no nie ma Mausera, nie? Szkoda. Fajna libera. Patrzcie, pokażę wam jeszcze z każdej strony. Zejdę, żebyście nie musieli na mnie patrzeć. Cudańko. Nie wiem, czy złapiecie te przyrządy. Chociaż to i tak nie odda tego, co widzi oko. Ale ta odległość jest doskonała. Doskonała. Jak ja widzę, to każdy zobaczy. No, super. Piękny, bez oksydy. Ja lubię karabin bez oksydy. No i tyle. Za tydzień filmik będzie troszeczkę dłuższy. Pogadamy o Enfieldach. Może za 2 tygodnie, może za 3. Zobaczymy jak wyjdzie. Oby wyszło za tydzień, to wszyscy będziemy szczęśliwi, tak? Na razie.